Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Na wstępie pragnę podkreślić, że żadne śmiechy chichy, które być może będę sobie tutaj urządzał, nie są przejawem pochwalania łamania prawa, czy też jakiegoś pochwalania bezprawia, wręcz przeciwnie. Każdy, kto ogląda moje materiały, wie, że ja uważam, że prawa należy przestrzegać i promuję takie. Postawy. Po prostu sytuacja, którą za chwilę wam przedstawię, jest tak przerażająco komiczna, że chyba się nie da tutaj sobie nie zażartować. Podobnie nic, co w tym materiale powiem, nie chciałbym, żeby było odczytane jako jakieś szyderstwo z osób, którym dzieje się krzywda, wręcz przeciwnie. Uważam, że takim ludziom trzeba współczuć, pomagać oraz od tego są służby państwowe, żeby ludziom nie działa się krzywda. Tyle tylko, jeszcze raz, historia, którą za chwilę usłyszycie, to jest gotowy scenariusz na komedię absurdów i to taką w najlepszym wydaniu Alois Louis Funès. Kochani moi, pewien właśnie jak donosi agencja informacyjna TAS, link do depeszy znajduje się w opisie: pewien Rosjanin wykazał się wyjątkową kreatywnością w zarabianiu pieniędzy na ludziach, którzy chcieliby się nielegalnie dostać do Unii Europejskiej, a którzy wbrew temu, co serwują nam mainstreamowe medium, mają kupę forsy ponieważ ci ludzie mieli po 10 tysięcy euro sztuka na przeprowadzenie ich między granicą yy, Rosji a Finlandii. 10 tysięcy euro, czyli to jest jakieś 442-44 tysiące złotych, kupa forsy nawet jak dla Polaka, a Rosjanie. Co do zasady, poza tymi burżujami, na przykład z Moskwy, no to nie zarabiają wcale tak dobrze. Więc słuchajcie, 4 razy 460 tysięcy, kupa hajsu, nie? Skąd ci biedni ludzie, którzy rzekomo są tak bardzo skrzywdzeni i uciekają bez dachu nad głową, nie mają kompletnie nic, poza smartfonami. Teraz, jak się okazuje, 10 tysiącami euro łebka się wzięli, nie wnikam. Ważne, że. Od dłuższego czasu szukali przewodnika, który by ich właśnie przez tą nielegalną granicę przemycił, i nie mogli znaleźć. Nie, dlaczego twierdzę, że nie mogli znaleźć? No, bo w końcu trafili na kompletnego amatora, który kompletnie nie miał pojęcia, jak to zrobić, ale kasę chciał przytulić. W tym celu, ponieważ zakładam, że doskonale zdawał sobie sprawę, że przez prawdziwą nielegalną granicę ich nie przeprowadzi, bo po prostu służby rosyjskie ich zatrzymają, no to urządził sobie mistyfikację. W tym celu, żeby no, wkręcić tych mm, nielegalnych imigrantów, że przekraczają granicę i zainkasować od nich pieniądze, wybudował granicę w lesie. Słuchajcie, są nawet zdjęcia, w opisie macie link. Wielkie takie bele wbite w ziemię, drut kolczasty, zasieki, budka strażnicza. No kurczę, jakby nie podpis, że to jest fake. To sam bym się nabrał, że to jest zupełnie naprawdę. Prawdziwa granica i to taka między dwoma krajami, które za bardzo się nie kochają. A nie tak jak teraz, że jest tylko słupek graniczny, opuszczasz terytorium Rzeczpospolitej i tam za chwilę wchodzisz, nie wiem, na terytorium Niemiec. I w zasadzie. A teraz, jak jest Schengen, to nawet się nie zastanawiam, czy takie przekroczenie tego nie byłoby w ogóle legalne, ale to muszę się zastanowić, muszę sprawdzić w przepisach, nie? No bo kiedyś można było tylko przez przejścia, ale to dlatego, że kiedyś musiała być z tym cała biurokracja. A teraz już nie. Musiałbym sprawdzić. Swoją drogą, jak ktoś wie, to niech pisze w opisie z poddaniem e, podstawy prawnej, to mi oszczędzi pracy. Ale... Granice, jak wyglądają między Polską a krajami strefy Schengen, wszyscy wiemy, no po prostu jest słupek i tyle, żadnych zasieków nie ma. Tymczasem tutaj właśnie to była taka jaka granica, jak z filmów o Jamesie Bondzie, tych pierwszych jeszcze z lat 70., 80., no niesamowite zasieki. Poprowadził ich do tego. Do tego miejsca oni zobaczyli, że rzeczywiście kurczę granica, ym, spoko dali mu te po 10 tysięcy euro. Czterech ich było, czyli 4 razy 4, 40 tysięcy euro, ponad 160 tysięcy złotych. No i jeszcze kawałek z nimi poszedł dalej. Zanim Bóg by, bo rozumiem, że jego plan był taki, że jeszcze kawałek z nimi pójdzie, e, powie im: No proszę bardzo, w tamtą granicę już jesteś tutaj, jeszcze jesteś w Finlandii, w tamtą stronę jest jakieś miasto, idźcie, idźcie, a ja wracam. Nie? No ale miał pecha. Bo widać było to dość blisko granicy, jednak, no i trafił na pograniczników po stronie jeszcze rosyjskiej przed przekroczeniem granicy. Ci się zainteresowali, co to za ludzie, skąd oni się w Rosji wzięli, dlaczego oni się w Rosji wzięli, dlaczego oni się tak dziwnie zachowują. No i wszyscy zostali aresztowani. I teraz, jak donosi agencja informacyjna TAS, według FSB, Sąd orzekł, że czterech cudzoziemców, którzy, teraz jest cytat, którzy nie przekroczyli granicy, jest winnych naruszenia zasad pobytu w Rosji, nakazując ich uka, ukaranie ich grzywną i deportację z Rosji, czyli no, panowie panowie albo panie, państwo wrócą tam skąd przyszli, a w zasadzie wrócą do tego kraju, z którego nielegalnie przybyli na teren Rosji, bo Rosja się nie pierdzieli. To nie jest Unia Europejska. To nie jest tak, że jak na przykład ktoś przypłynie nielegalnie z Libii do Włoch, to Włochy, o kurczę, ty przybyłeś do nas z Libii, ale wyruszyłeś na przykład z Erytrei, więc my musimy ciebie do Erytrei odstawić. A jak się Erytrea nie zgodzi, żeby cię przyjąć, no to my nie mamy co z tobą zrobić, więc będziemy dawać ci zasiłki, damy ci mieszkanko i, i przepraszamy, że nie możemy dać samochodu, ale inne rzeczy to ci damy. Nie. Um, Rosja w przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej, to nie jest biuro podróży i prawo zna. Przybyłeś z Libii? No to spoko! Z powrotem cię odstawiamy do Libii. Do widzenia. Nie będziemy się pierdzielić, więc odstawiam po prostu kolesia na granicę. Z tym krajem, z którego przyszedł, i tyle, i niech tamten kraj sobie robi z nim, co chce. Jak sobie życzy go tolerować na swoim terytorium, to niech go toleruje. To inny suwerenny kraj może robić, co chce. Natomiast jeśli sobie nie życzy go tolerować na swoim terytorium, no to niech go znowu odstawi na tą granicę, e, na granicę z tym krajem, z którego on do nich przyszedł. I tak, proszę bardzo, y, aż go się odstawia do domu, ewentualnie znajdzie sobie jakiś kraj, który zgodzi się go gościć. Na zasadzie dobrowolności, a nie na zasadzie łamania prawa. Także Rosja się nie pierdzieli. Grzywna i wypad. Natomiast nie wiedzą jeszcze, co będzie z tym Rosjaninem, który po prostu tych ludzi oszukał. I wiecie, nic nie usprawiedliwia. Czerpania korzyści z cudzej niewiedzy i po prostu oszukiwania ludzi, nie? To, czy ci ludzie byli w Rosji legalnie, czy ci ludzie byli w Rosji nielegalnie czy ci ludzie chcieli się przedostać do y, Finlandii legalnie, czy nielegalnie, czy ci ludzie byli biedni, czy też tylko udawali biednych, bo ja śmiem twierdzić, że biedny człowiek z biednego kraju, to nie ma 10 tysięcy euro, zwłaszcza, że jeszcze przecież musieli zapłacić za dostanie się do Rosji i na granicę z Finlandią. No niemniej jednak ludzi oszukiwać nie wolno, prawda? I tutaj można by się zastanawiać, co by było bardziej naganne, czy... Nielegalne przeszmuglowanie ich przez granicę za pieniądze, czy wzięcie pieniędzy za przeszmuglowanie ich przez fejkową granicę. Niemniej jednak obie te rzeczy są naganne, prawda? No i teraz mm, Rosjanie zastanawiają się, czy nie postawić temu fałszywemu przewodnikowi zarzutu yy, z artykułu 159 rosyjskiego kodeksu karnego, bardzo podkreślam, nie polskiego, bo to w Rosji było, tylko rosyjskiego. I to jest oszustwo. W Polsce nie pamiętam, który to jest artykuł. Ale, ale cze, cze, często stosowany. Nie, nie chcę teraz rzucać, ale gdzieś mi się tam kołacze liczba po głowie. I teraz, wiecie, to wszystko byłoby takie śmichy, chichy, śmieszne, proszę bardzo, ha, 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 ha. Tak wyszło, że nie wyszło, gdyby nie to, że moim zdaniem i opieram to m.in. na tym, to sobie troszeczkę poczytałem, to się tam troszeczkę podowiadywałem, to idzie do nas, do Europy nowa fala migrantów. I to, co się w tym momencie stało z dużą, dużą prawdopodobieństwa, jest przejawem tego, że ta nowa fala do nas idzie. Bo nie oszukujmy się, dlaczego ci ludzie trafili w łapy, takiego bym powiedział, amatora. No pewnie dlatego, że nie mogli znaleźć profesjonalisty. A dlaczego nie mogli znaleźć profesjonalisty? No, bo prawdopodobnie jest bardzo duża podaż, nie, bardzo duży popyt na usługi takich przemycaczy, a bardzo mała podaż tychże usług. Mówiąc krótko, albo odwrotnie. Jest bardzo duży popyt na usługi, a podaż się nie, nie zwiększyła, czyli no, po, popyt bardzo mocno przekracza podaż. A to oznacza, że tak zwany szlak przez Rosję, który tym razem prowadzi przez mm, Finlandię, ale podobno ten przez Ukrainę i Polskę jest jeszcze bardziej mm, uczęszczany. No, że znowu zaczyna się tam ruch zapełniać i znowu jest bardzo, bardzo duża chęć ludzi, którzy chcą do Europy przyjechać. Nielegalnie, co podkreślę. I to jest bardzo, bardzo niefajne. I tutaj należy sobie powiedzieć bardzo wyraźnie. Jak ktoś żyje rzekomo w biednym kraju i stać go zapłacić przemytnikowi 10 tysięcy euro, to to nie jest biedny człowiek. To jest człowiek, który dobrze sobie w tamtym miejscu żył, i teraz idzie tutaj po to, żeby sobie jeszcze lepiej żyć. Co nie zmienia faktu, że istnieją na świecie ludzie, którzy są naprawdę biedni. I to tak biedni, że nasza bieda to ich bogactwo. Są ludzie, którzy są głodni. Są ludzie, którzy nie mają butów. Są ludzie, którzy umierają z głodu. W Polsce niestety też są tacy ludzie, o czym mm, mówiłem ostatnio we vlogu, bo to jest skandal, po prostu skandal, że takie rzeczy dzieją się w państwie, w którym yy, rządzi partia, która chwali się polityką socjalną a w ogóle uważam, że w XXI wieku w kraju, który nie przymiera głodem. Polska nie jest biednym krajem. Jesteśmy dużo biedniejsi niż zachód Europy, ale generalnie biedni nie jesteśmy. Jesteśmy fajnym krajem, naprawdę fajnym krajem i to jest skandal, że u nas takie rzeczy się dzieją. No, niemniej jednak u nas na szczęście nie jest to normą, natomiast są kraje, w którym takie rzeczy są normą. Są kraje nad tym na wszelki wypadek podkreślę, że ubolewam, bo żyjemy w chorym społeczeństwie. Więc ludzie uwielbiają wycinać z kontekstu, ale są takie kraje, gdzie na przykład dzieci pracują dlatego, bo muszą. Nie mogą się uczyć, nie mają dzieciństwa, muszą pracować, żeby przeżyć. I to nie tylko sieroty, ale również ludzie, którzy dzieci, które mają rodziców bo ci rodzice nie są w stanie tych dzieci wykarmić, a z drugiej strony nie chcą też ograniczyć swojej prokreacji. I poza tą nieodpowiedzialnością, że ktoś ma na przykład trójkę dzieci, nie jest w stanie ich wykarmić, a mm, robi sobie czwarte, piąte i szóste, pomijając tą skrajną nieodpowiedzialność, a potem nam e, tak zwane lewactwo, nie mylić z lewicą, Sugeruje, żebyśmy się wysterylizowali i przestali płodzić dzieci dla klimatu, a tam jakoś im to nie przeszkadza. Czyli dwójka dzieci w Europie przeszkadza, ale szóstka dzieci w Afryce czy w pewnych częściach Azji to jest okej. Okay. Eee, niezła hipokryzja, nie? Niemniej jednak, właśnie pomijając tą nieodpowiedzialność, to ci ludzie w dużej mierze są biedni, bo są wykorzystywani przez korporacje. I Tymi ludźmi w przeciwieństwie do tych cwaniaków, którzy nielegalnie przekraczają granice, a którzy jak widać mają pieniądze. jeszcze mi, za 10 tysięcy euro w biednym kraju afrykańskim albo w biednym kraju azjatyckim to naprawdę można sobie dobrze pożyć, zwłaszcza w tym biednym kraju afrykańskim. Więc jeśli ktoś jest takie pieniądze w stanie zainwestować tylko za nielegalne przekroczenie jednej granicy, to to biedny człowiek nie jest. Biednego człowieka po prostu nie stać na taką podróż. I tymi ludźmi się te różne organizacje interesują? Natomiast ja widzę, że prawie nikt nie interesuje się tymi naprawdę biednymi ludźmi, na przykład w Afryce, tymi pracującymi dziećmi, których to nie jest wina, że ich rodzice nie mogą ich wykarmić, a no mają wybór pracować, albo nawet nie chcę tego werbalizować, to pracują. I tak Greto Thunberg, to oni mają ukradzione dzieciństwo, a nie ty. Ty sobie z tego co wiem bardzo dobrze radzisz. Yy, tam urządzenie mieszkania, powiedziałbym wręcz bardzo luksusowe, luksusowe podróże i tak dalej, ale wróćmy. I właśnie tymi ludźmi naprawdę biednymi, tam w Afryce na przykład, to nikt się nie przejmuje. Ewentualnie okresowo jak Zwłaszcza jak można na tym zarobić, to się różne organizacje interesują i, na przykład, są takie akcje, gdzie na billboardzie jest bardzo biedne dziecko z Afryki, któremu słusznie wszyscy współczujemy i wtedy taka organizacja, która pokazuje nam to zdjęcie tego biednego dziecka, mówi: Daj mi pieniądze w podtekście dam temu dziecku. No to ludzie słusznie, chcąc pomóc temu dziecku, dają pieniądze. Potem się okazuje, że ze złotówki, to na takie dziecko jest przeznaczane bardzo mało groszy bo trzeba przecież wyżywić całą fundację i wiele, wiele innych rzeczy popłacać, prawda? Natomiast mi się wydaje, mi, to jest moje prywatne zdanie, możecie się z nim zgodzić, nie zgodzić, no i fajnie, jakbyście ze mną weszli w dyskusję. Moim zdaniem dawanie tym ludziom pieniędzy jest opcją nie najlepszą ze względu na odbieranie poczucia godności. Takie robienie z tych ludzi utrzymanków Europy Moim zdaniem odbierają im godność. Ja bym dużo bardziej wolał, żeby tym ludziom nie odbierano możliwości uczciwego zarobienia. Nawet nie mówię, dawano. Wystarczy im nie odbierać. Ponieważ jak człowiek zarobi, to człowiek jest dumny. Sam zarobił. To wynika z jego zaradności, z jego pracy, z jego umiejętności. A jak dostanie, to się tak trochę wstydzi. I o co chodzi? Dlaczego ja mówię, że tym ludziom odebrano możliwość ucz uczciwego, się, m, do, y, uczciwego zarobienia? Ponieważ ci ludzie są pioruńsko wykorzystywani przez korporacje, ale to pioruńsko. Nam się mówi, że ci ludzie mało zarabiają, po to, żebyśmy my w Europie mogli mieć tanie ubrania, albo na przykład tanie leki, y, albo różne inne tanie rzeczy. I dlatego ci ludzie tak ciężko pracują za psy grosz. Otóż to nie jest prawda. Ci ludzie pracują za psy grosz, a my kupujemy bardzo drogie produkty. A różnicę między bardzo drogi produkt a bardzo niską ceną wytworzenia zżera korporacja. E, słuchajcie, najlepszy przykład to jest to Nie mylić z waniliną, podróbką, fejkiem robionym bodajże z kupy. Krowiej. Prawdziwa wanilia. Roślinka, którą trzeba zebrać, ususzyć, potem ładnie zapakować, wysłać do Europy. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że osoba, która wytwarza takiej wanilii na kilogramy, dziennie zarabia równowartość tego, co my płacimy w sklepie za jedną trzecią jednej laski wanilii? Bo ta osoba zarabia około dolara dwóch, a my w sklepie płacimy za to coś tak około 10-12 zł. Resztę bierze korporacja. A ta osoba po prostu na kilogramy tego wytwarza. Tak, moi kochani, i tak jest ze wszystkim. To, że jakieś, jakiś podzespół, jakiś przedmiot jest. Wytwarzany bardzo tanio w Chinach, to wcale nie znaczy, że on jest tanio w Europie sprzedawany. Wręcz przeciwnie. But, którego wytworzenie na przykład kosztuje 5 dolarów, potrafi być sprzedawany w Polsce za 1000 zł. Fabryka dostaje 5 dolarów. My płacimy 1000 zł. Po drodze, force wzięła firma, która to branduje, która to wymyśliła, która to reklamuje. I dlatego, moi kochani, mamy tak dużo podróbek. Między innymi dlatego, że Chińczycy się wycwanili, i ciężko im odmówić yy, jakby przynajmniej moralnego prawa. Choć prawa prawa nie mają i łamanie prawa należy potępić. No ale wiecie, jak on na przykład cały dzień robi buty, i dostaje od tego całą technologię na robienie butów, i on sprzedaje to Amery yy, amerykańskiej korporacji na przykład za 5 dolarów, ale wie że w Europie takie buty schodzą po na przykład 200 euro, to on kombinuje. Co zrobić na przykład, żeby na początku kombinuje, jakby tu na przykład sprzedać jakiemuś koledze, który to przemyci i bez marki, czy w jakiś inny sposób, sprzeda na przykład nie za 100 euro, tylko za 50 euro. Dwóch nie za 200 euro, tylko za 50 euro. Gdzie 4 razy taniej, to, to już się ludzie skuszą, a dla niego 50 euro to jest zdecydowanie więcej niż um, 5 dolarów. A druga opcja, którą widzimy na przykład e, na rynkach elektroniki, oni kombinują, jak tą technologię wykorzystać do robienia własnych marek. Ale to robią Chińczycy. A Afrykańczycy nie. Afrykańczycy, którzy są głównie rolnikami im jest dużo, dużo trudniej. I kochani, to, że na przykład ziemia bardzo często tam należy do dużych korporacji i ci ludzie, no nawet jakby chcieli, nawet jakby on umiał produkować tą wanilię, o której już wspomniałem, sam, to, to gdzie on ma ją produkować, jak prawie cała ziemia jest w rękach obcych korporacji. Ale nawet gdyby miał tą ziemię, no, to przecież on nie pojedzie z, tym, z tą wanilią do Europy i nie będzie sprzedawał ich w sklepach. Musi sprzedać lokalnemu skupującemu, a ten skupujący albo jest pracownikiem korporacji, albo dla korporacji pracuje. I on nie da zarobić więcej. I my, co gorsza, kochani moi, bo współczucie to jest jedno. Ja mam nadzieję, że moi widzowie są empatyczni, są współczujący, ale. Nawet jak nie jesteś, to zwróć uwagę, że to się w Polsce dzieje, kochani. Jest bardzo duża, bym powiedział, korelacja między tym, co się działo w Afryce, a tym, co się dzieje teraz w Polsce. W Polsce duża część ziemi, może nawet jeszcze większość, chyba, chyba cały czas większość, chyba cały czas większość polskiej ziemi jest w polskich rękach. Super, to bardzo dobrze. Ale i nasi rolnicy i tak mają problemy z zarobieniem na chleb. Gdyby nie dotacje z Unii, prawdopodobnie by pobankrutowali. Dlaczego? A no dlatego, że poza produkcją wszystko inne jest już w dużej mierze w zagranicznych rękach. I co z tego, że polski rolnik wyprodukuje piękne, dorodne, smaczne, zdrowe jabłuszka, skoro markety wolą, wolą brać jabłka na przykład z Hiszpanii i udawać, że one są polskie markować niezgodnie z prawdą. A markety? Znacie jakąś dużą sieć marketów w Polsce, która jest polskich? Prawie nie ma. Przetwórstwo, skupy, to wszystko już jest nie w polskich rękach. I zobaczcie, to już się dzieje. Obejrzyjcie sobie. Ja bardzo żałuję, że na przykład nikt z Agrouni nie startował do Sejmu, bo fajnie by było, jakby ktoś od nich w Sejmie był. I mówił, jak jest. A jest tak, że kiedy rolnicy jęczą, to jęczą. I naprawdę, rolnicy w Polsce przez dłuższy czas to były takie pończu w maśle. Rolnik, młody rolnik dostawał pieniądze na założenie gospodarstwa i tak dalej. Który człowiek w mieście dostaje pieniądze na założenie firmy, czy na rozpoczęcie praktyki? Prawie żaden. A rolnicy naprawdę, po w maśle byli. Ale teraz naprawdę jest niefajnie. Naprawdę, sytuacja, w której. Markety wolą ściągnąć sobie jabłka, czy na przykład czosnek droższy z zagranicy, niż tańszy kupić w Polsce, plus jeszcze kwestie związane z przechowywaniem, inne tego typu rzeczy, to normalna nie jest. I coś się święci, coś jest bardzo mocno nie tak. A co rząd z tym robi? Nic rząd z tym nie robi. Jakiś czas temu było bardzo głośne, też chyba przez agrounię nagłośnione, jak była drożyzna na targach w sklepach z owocami miękkimi. To było chyba nie w te wakacje, tylko tej jeszcze wcześniej, czyli w 2018 roku. Co za czereśnie na straganie się płaciło na przykład 12 zł. Albo za truskawki płaciło się 8 zł za kilogram. Okazało się, że w skupie rolnicy dostawali kilkadziesiąt groszy. Czyli kilkadziesiąt groszy versus wiele złotych. Przebitka sięgała 10, czasem 20 razy. I zobaczcie, jaka to musia, Czyli tak, my w, my w mieście płaciliśmy bardzo drogo, a rolnicy dostawali bardzo mało. I żaden pośrednik się nie wyłamał. Żaden nie sprzedawał trochę taniej, dzięki czemu miałby dużo większy wolumen sprzedaży w mieście. Żaden się nie wyłamał, żeby płacić trochę drożej rolnikom, dzięki czemu to on by skupił cały towar. A UOKIK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w ogóle nie widzi problemu, gdzie chyba interesem konsumentów jest to, żeby nie płacić strasznie drogo, a interesem konkurencji jest to, żeby nie było czegoś, co ślepiec by widział, że to jest chyba jakaś zmowa cenowa. Pozdrawiam bardzo, bardzo serdecznie i oczywiście nikogo o nic nie oskarżam, natomiast zwracam uwagę, że chyba warto by to sprawdzić. Pozdrawiam, moi kochani, do zobaczenia. Jak się podobało, dajcie łapkę w górę, napiszcie coś miłego w komentarzu oraz oglądajcie od początku do końca w playlistach. Pozdrawiam, do zobaczenia, pa!